Oczy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie 2 miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, co spowodowało ten wybuch. Miejscowe Ministerstwo Obrony wzniosło wokół miasta mur, mając zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Podczas gdy globalny resort epidemiologiczny zapewnia stałe zrzuty zaopatrzenia mające na celu pomoc pozostałym przy życiu mieszkańcom. Jednak pomimo formalnych wysiłków GRE, aby wspomóc mieszkańców uwięzionych w skażonym Haranie, do czasu opracowania skutecznego leku. Ministerstwo Obrony uważa, że powstrzymanie wirusa może wymagać podjęcia bardziej radykalnych działań. Pytanie brzmi, czy w mieście pozostali jeszcze niezarażeni mieszkańcy, jak utrzymuje GRE? A jeśli tak, czy ministerstwo mimo to przeprowadzi atak bombowy mający na celu całkowite wyeliminowanie wirusa Haran razem z samym miastem? Niezależnie od tego, czy dzieła zniszczenia dokona wirus czy ministerstwo, jedno jest pewne. Dni Haranu są policzone. Hut aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Dawaj, sprężamy ruchy! Zabierzmy go z ulicy! Wieża, mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Sam go uszczypnij. Boisz się.
Wcale, że nie. A go uszczypnij. Mrugnął. To? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. Trzydzieści jeden. To twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. 31 zarażonych, a zostało tylko 7 biegaczy. Mir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. Hej, szukam... ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś... schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona... to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest?
zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Sprowadzę pomoc. Okej, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Dobra robota, 31. Cicha woda. Ej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Tak? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałbym ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! Na co czekasz? Chodź no tu. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię? Zabiję się! Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Rahim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! Boże,
masz w mordę! Jasny wind! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Co się ze mną dzieje? Rain, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzyn. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Wychodzisz na zewnątrz, co? Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra, Nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się.
próbowałem wstrzykiwać z rekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Ruszaj się żwawo. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Okej, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Za późno. Cholera. Dobra, kończ sprawę. Tylko niech nie cierpi. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Cholera. Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili.
Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie, znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Jest! Co to takiego? Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Krain. Krain! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Krain, nie śpisz? Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Crane, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwap do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachby. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Tu Crane. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Crane. Słuchaj. Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską, ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie.
Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Alena ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. Ta... Okej, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Oczywiście, nic tu nie ma. Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Crane, właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera! Usłyszeli mnie! Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty... obadaj, ile nas by to kosztowało i... wracaj mi tu żywy. Nie strzelaj! Czego tu szukasz, matko jebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek z wieży?
Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karim. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Train. Amerykanin. Mam wujka w Stanach, w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capon. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Rain. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego watażkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie. Wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Czego kurwa chcesz? Muszę się wspiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Raiz mi to zlecił. Raiz? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Hej, Karim. Drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? No wiem. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem. Ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny.
Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. A, przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Ukraine. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu forsę. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raizem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi casa, su casa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wejścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Karim, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki, nadęty, zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Kpisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. Hej! Jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz mu... Ayla, proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły Bóg. Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Raiz ma dostać pieniądze. Jak nie... Tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby, skop mu zad, Firkin! Weź, daj spokój, Ayla! Dobra, masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu.
baza do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był, zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Dostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Rais powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby sfajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Jeśli okażesz im współczucie, uznają je za słabość. Daj im pomoc, mamy całą rękę. Rozumiesz? Daję ci schronienie, daję ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę! Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz... bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki. To tylko 5 fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym. Tu Crane. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... jak możesz... co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. Masz tę antyzynę? Dawaj mi ją. Co się stało?
Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z Breckenem. Zaniosę te leki do Leny. Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były ci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie... to byłeś ty? Stary, pokazałeś im jak przetrwać! Wiesz co miałem w kieszeni jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek! Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak się myślę, jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić. Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! Dobry z nas team. Nie puszczaj! Nie puszczaj! O, oh, fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a. To całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Harranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię.
Mówi Jade. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Hej, chodź tu. Zobacz to. Coś się kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Co jest w skrzyniach? Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Pieprzony Tahir. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... Cholera! Gdzie ona pobiegła? Ilu bandziorów jest w środku? Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Jest ich więcej. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większy obszar i narobimy mniej hałasu. Pomóż mi. Się robi. Boże, Crane, ale z ciebie tupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Boż ty, w życiu. To jest plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Obiecaj mi, że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne. Obiecuję, obiecuję. Idź już. Co to? Ah!
Crane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak, ale sam to załatwię. Ale to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Doktorze, masz chwilę? O, Crane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy, taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Ach, mądra maksyma. Dzięki. Crane, wchodź, wchodź. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. To ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika. I zabasowa fiolka, a niech mnie, ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz, co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zajęłoby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. Hej, Crane! Jesteś? Poszliśmy z Omarem rozwalić to gniazdo. Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię! A, jasne, bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj, zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Na wiadukcie i wszystko się tu...
Idźcie na torowisko! Schowajcie się, już do was idę! Omar! Za tobą! Za tobą! Rahim! Rahim! Szlak! Brecken! Brecken, słyszysz mnie? Słyszę cię, co jest? Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No, ukradłem je Raizowi. O Jezusie Chryste! Jestem prawie na miejscu, uratuję go, Brecken. Niech lepiej ci się uda. Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę swoić. A Jade o tym wie? Nie. Na litość boską, nie mów jej. Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby też dała się zabić. Jasna cholera! Tak jest! Podchodźcie i nie walę z góry wyczyny! Zabieram was wszystkich na sobą do grobu! Myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz. A? Zaciąłem się. Nic tam. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Tu, w terminalu. Jest wejście do kanałów, koło zachodniej ściany. Wejdź tam, tunel zaprowadzi cię do gniazda. Brecken? Jak dzieciak zginął? Ja musiałem go zabić.
Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? O nie. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Zir! Wrócę! Leć na dół! Nie damy go tam! W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. Brecken, garnizon jest zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Szukaj innego wejścia. Sprawdź z tyłu, tylko głupio nie ryzykuj. Te gnoje cię poćwiartują, jak tylko będą mieć okazję. Dobra, znalazłem wejście. Nie było łatwo, ale nic. Wchodzę. Miej oczy otwarte. I powodzenia. Spokojnie, to ja. Crane, dzięki Bogu. Słuchaj, to bardzo ważne. Jestem już załatwiony, jak widać. Ale moje wyniki nie mogą przepaść wraz ze mną. Nie umrzesz, doktorze, ale musimy się stąd wydostać. Więc bądź proszę cicho. Tak, dobrze. Ale zrozum, moje wyniki muszą dotrzeć do Camdena. Dlatego dałem te pakiety Jade. Wiem, że mówiłeś, że je dostarczysz, ale ona była na miejscu, a że czas tak bardzo nagnił. Doktorze? Aha. Wystarczy więc złudna nadzieja wybawienia, aby doktor zrobił się gadatliwy. Schwytaj Skorpiona wszelkimi środkami. Z przyjemnością. A tych dwóch? Co mamy z nimi zrobić? Nigdy jej nie znajdziecie. Nigdy. A ja nic nie powiem. Nic ze mnie nie wyrwiecie. Na razie nieważne, czy będziesz gadać. Ważne jest to, byś nie mógł nam uciec. Sadystyczny gnoj, to starszy człowiek! Popatrzcie, doktora, na żyć. A z Crane'em do dziury. Na nogi z nim. O cholera. Doktorze. Jesteś jak wąż, który wpełzł między nas. Tutaj, w mieście kłamstw. Ty jesteś największym łgarzem. O czym ty mówisz? Gadaj, skurwielu! Tak. Strać kontrolę. To z tym wy, Amerykanie, radzicie sobie najlepiej. Jeśli... Nieźle. Pozbądźcie się ciał. Crane'a zostawcie. Tak jest.
wieści o twoich dokonaniach się rozniosą. Szkoda, że do tego czasu będziesz trupem. Czyżbyś po raz pierwszy próbował zapanować nad swoim przeznaczeniem, Crane? Obawiam się, że trochę za późno. Robisz wrażenie! Jak na żywego trupa. Dostarczyłeś moim ludziom naprawdę przyzwoitej zabawy. Szkoda, że więcej dla nas nie wystąpi. Tylko opóźniasz nieuniknione. Spróbuj wyciągnąć z tego jak najwięcej, he? Niech nikt nie mówi, że nigdy ci nic nie dałem, Crane. Twoje umiejętności już mnie nie dziwią, Crane. Gere dobrze dobiera sobie ludzi. Och, w mordę. Opuścić platformę! Rzuć broń. Chaos, Crane. Chaos jest źródłem prawdziwego porządku. Trzeba być głupcem, by uważać inaczej. Pozwól, że zademonstruję. Bassam, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Opublikuj plik. Dobrze, szefie. I gotowe. Plik jesteś szalony. Właśnie skazałeś na śmierć tysiące niewinnych ludzi. Masz ten swój pieprzony chaos. Nie wiesz, co było w tym pliku, co, Crane? To dowodzi, że mam rację. GRE chce zrobić broń z tego wirusa. Nie leczyć. Interesuje ich tylko zysk, a nie ludzkie życie. Przestrzegając ich zasad i praw, robi z siebie tresowaną małpkę. Szanując. Dobra. Zabić go. Doktorze, chodź, zabiorę cię stąd. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Daj te pochodnie. Na to czekacie, prosimy świnie! Zabić go! Żegnaj, doktorze. Skopię ci dupsko! Szybciej! Nie, nie, nie!
Zwier nie żyje. Gdzie jestem? Zabrałem cię na nabrzeże. Banda Raisa już cię szuka. Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na maksa. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena. Albo chciała. Camden meldował, że zaskoczyła go banda Raisa. No i wypuścił na nich gryzoni. Zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Jest grupa, zwana Wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika, w kotle, koło autostrady. Kontakt zwie się Cen. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów? Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Crane. Cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. Wiesz co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. Crane? Tu masz swój sprzęt, bierz. Z pozdrowieniami od Karima. Podziękuj mu ode mnie. Czego chcesz? Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do Sektora Zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w Sektorze Zero znikniesz z listy Raisa, ale zaczekaj tu. Mam tu kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Dobra. Chodź no. Okej, puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To, coś zrobił Raisowi, to nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Okej. Odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Oni do cholery są. Jak długo mamy na nich czekać? Tyle, ile trzeba. Wyluzuj. Masz coś lepszego do roboty? Ciesz się, że masz chwilę. Tu jestem!
Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Raisowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do Sektora Zero, koniecznie skontaktuj się z Troy. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Brecken. No dobra, spróbujmy. Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. Troy, to Crane. Słyszysz mnie? Crane, świetnie cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie cię znajdę? Jesteś tu? W zerówce? Fantastycznie. Widziałeś dwie wieże z rusztowaniem, jedną trochę wyższą od drugiej? Nazywamy je naszym loftem. Zapraszamy do nas, będziemy czekać. Doktorze Camden, słyszy mnie pan? Tu Crane. Camden, słyszy mnie pan? Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w Sektorze Zero. Czy Jade jest u pana? Nie. Obawiam się, że nie zdała do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrza z powodu zbiorów Raisa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zira. W porządku, będę czekał. Życzę powodzenia. Hej, ty jesteś Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z Troy. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól im sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem byłym agentem GRE, okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale... Ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... Zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku. Ty dupku! Jade? Jade! Szlak. Crane. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. Hej, kolego, widziałeś może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Tam, obok. Dzięki. Jade? Jade, jesteś tu? Kim jesteś? Czego chcesz? Cholera, ani śladu Jade. Ty możesz mi pomóc? Szukam młodej kobiety. Drobna, ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. Szlak by to. Mówiła, gdzie idzie? Nie. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Ta, Mir. Czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia.
ale chciałam, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem, o co mogło jej chodzić. Chcesz ubić interes? Jade, tu Crane. Słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Nic z tego. Roy, tu Crane. Słyszysz mnie? Crane, właśnie miałam się kontaktować. Savi przebił się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś tu do nas wrócił. Musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu przyjdź tutaj. Mówię serio. Nieważne, ile razy to widzę. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE, który, jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran, jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje... Nie, przewiń do tamtego. Jestem ostatnim, który pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali. Ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Według pułkownika Tannera, po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. To robota ministerstwa. Usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, Crane, zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombie by nie zrobiły. Rzecz w tym, że nasz biegacz Michael ma problemy w budynku. Nie może się dostać na górne piętra. Pełno tam gryzoni. I chociaż nie chcę tego przyznać, żadne z nas nie da rady tego zrobić. Musimy działać i to już, bo inaczej ty, ja, Jade, wszyscy znikniemy z powierzchni Ziemi. Powiedz Michaelowi, że się tym zajmę, a tymczasem możesz skontaktować się z Jade? Muszę się z nią spotkać. Masz to jak w banku. Hej, jeszcze jedno. Raiz sprowadził na Stare Miasto kilka swoich oddziałów szturmowych. Są tu dopiero parę tygodni, ale już narobili masę smrodu. Organizują napady i ogólnie terroryzują ludzi przy każdej nadarzającej się okazji. Zdaje się, że Raiz nakazał im brutalne postępowanie. Lubi pokazywać, kto tu rządzi. Nieźle się umocnili. Mają kwaterę główną i dwa składy, w których gromadzą zapasy. Podobno zebrali ich już całą masę. Przyda mi się trochę zapasów. Oddasz nam ogromną przysługę. Gdzie ten przyczółek? Jeden skład jest w biurowcu, a drugi w budynku rozgłośni. Może ich odwiedzę. Fuck! Wziąłem cię za gryzonia. Dlaczego tak podkradasz się do człowieka? Jezu, o mało nie padłem na zawał. Nie chciałem cię przestraszyć, Michael. Dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkłem. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zabujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czaisz? Troy by nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluje. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. Dobra, załatwione. Super, a tego, dałbyś radę tu z powrotem? Zdecydowanie nie odmówiłbym teraz pomocy.
Słuchaj! Hej! Suczy synu! Jezu Chryste! Michael? Słuchaj! Jakbym nie dał rady, musisz puszczaj mnie! Zabrać detonator wiatrząc i wywalić to wszystko w powietrze! Michael! Uciekaj stamtąd i wracaj do Troi! Teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! Michael! Kurde! Skontaktowałaś się z Jade? Crane! Jade, to ty? Crane, słyszałam, co zrobiłeś. Widzę, co zrobiłeś. Więc wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? Co za skurwysyny! Cholera, Crane! Jeśli naprawdę jesteś po naszej stronie, musisz skontaktować się z GRE. Muszą powstrzymać bombardowanie. Wiem, ale straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie. Savi wykombinował sposób przebicia się przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak waszej pomocy. Świetnie. Jade, słyszałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra. Spotkajmy się w czerwonym budynku przy Szmaragdowym Kanale. Stamtąd ruszymy dalej. I Crane, uważaj na siebie. Tutejsi zarażeni są jeszcze bardziej zajadli od tych w slumsach. Boże... Jade! Jade! Troi, tu Crane. Rais porwał Jade i... są w jakimś muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszczę lwa. Doskonale wiem, że czeka mnie tam gorące przyjęcie. Ale musi być sposób, żebyś tam zakraść, jakoś ich zaskoczyć. Niech pomyślę. Może Tarik? Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Aha, i jeszcze jedno. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Tarik? Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Spokojnie, przysłała mnie Troi. Troi, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troi obiecała, że kogoś przyślę. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troi mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troi mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda. Jest wejście pod powierzchnią Szmaragdowego Stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. Znów się widzimy. Poprzednim razem zabrałeś coś mojego. Teraz ja zabrałem coś twojego. Już za późno na targi, Rais. Wyjdę stąd z Jade, albo z twoją jedyną już dłonią. Zastanów się. Nie możesz żądać oddania jej, Crane. Musisz wykazać zaangażowanie. Do ataku! Tu jesteś? Myślisz, że szybki jesteś? Wsadź się to w dupę!
Jade! Cholera! Kurwa, co oni ci zrobili? Żyć, Crane. Tahir walnął mnie w łeb, zanim mnie to zrzucił, tylko... Daj mi chwilę. Zaraz będzie dobrze. Nie masz niestety już żadnej chwili, Skorpio. W zasadzie ten czas, jaki ci pozostał, należy do mnie. Dzięki temu, że naprawiłeś moje anteny, Crane, słyszałem każde wasze słowo. Jak pani zdaniem panią znalazłem? Albo doktora Camdena? Jak pani sądzi, jak zamknąłem drogę między sektorami? Ja jestem reżyserem tego filmu. A skoro mam wyniki badań doktora Zira, GRS robi to, co ja im każę. To oznacza, że wy jesteście zbędni. Taki! Jeśli dobrze pamiętam, obraziłeś się, kiedy nazwałem cię trojsowaną matką. Ale pójdź na siebie, tańczy, dla naszej przyjemności. Miałeś dostatecznie dużo siły, by do mnie dołączyć, ale brakuje ci siły charakteru. Uznaj to za swego rodzaju ćwiczenie rozwojowe. Wynośmy się stąd! Jade, jesteś ranna? Nie ugryźli cię, prawda? Wszystko gra, naprawdę, tylko daj mi chwilę. Ze słodką małą Jade nie jest dobrze, Crane. Została ugryziona wiele godzin temu. Próbowała to ukryć przed tobą. Jeden ugryzł mnie w nogę. Nie było o czym mówić. Raz jeszcze stajesz wobec trudnego wyboru, Crane. Twoja cenna Skorpion zaraz się zmieni. Ale ty również. Kto otrzyma antyzynę? Które z was wyjdzie z tego cało, dożyje jutra? Musisz zdecydować. Jade, masz. Weź to. Nie. Daj spokój. Przecież moja jeszcze działa. Ty potrzebujesz jej bardziej niż Crane. Ja. Chcę, żebyś obiecał mi jedną rzecz. Jak przyjdzie czas, to ty skręcisz mi kark. Co? Nie, ja... Obiecaj mi. Jade, nie mogę. Jade, gdzie jesteś? Jade! Wiem, że chciałeś mnie ocalić. Nie każdy zdecydowałby się oddać mi tę fiolkę. Ale teraz jest już na to za późno. Dla mnie jest już za późno. Przychodzimy na świat i w końcu umieramy. Nic nie może tego zmienić. Nie teraz! O! Błagam, nie teraz! Tam były... Liczy się tylko to,
czego dokonamy w międzyczasie. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Amir nie zmarnował życia, a teraz go nie ma. Rahim też nie. I jego też nie ma. Jeśli poświęcenie mojego życia może ocalić Haran, to tego właśnie chcę. Nie teraz! A! Błagam, nie teraz! Nie odbieraj mi tego, Crane. Urodziłam się za wcześnie. Lekarze nie wierzyli, że przeżyję. Ale walczyłam. Zmagałam się, ciężko pracowałam i pracowałam. I zostałam mistrzem. Zostałam skorpionem. Odcisnęłam swoje... Nie teraz! A! Błagam, nie teraz! Nie. Do diabła nie! Nie zmuszaj mnie do tego! O Boże! Co ja zrobiłem? Przepraszam! Nie chciałem! Jedno z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Kyle. Ty i ty! Wejdźcie tam i zabijcie ich! Co zrobisz, nie może tego powstrzymać. Nie możesz wygrać! Czemu tego nie rozumiesz?
Spójrz tylko. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Raiz musiał to opuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Crane. Ojej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Troy, tu Crane. Crane? Żyjesz? Troy. Jade nie żyje. O nie, tak mi przykro, Crane. Naprawdę. Co się stało? Uratowała mi życie. Znowu. Umarła, ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade. Żebyś mógł to zrobić. Jest tam Savvy? Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savvy używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę. Dobra, co mam zrobić? Łap ten wzmacniacz. Musisz go zainstalować najwyżej jak się da. W ten sposób będziemy mieć szansę przebicia się. Dobra, niech zgadnę. Mam się dostać do tego wielkiego masztu na skraju miasta. Najszybciej tam się dostaniesz kanałami. Savvy pokieruje cię przez radio. Skontaktuj się z nim, kiedy dotrzesz na drugą stronę. Aha, Crane. Kiedy zainstalujesz wzmacniacz, ustaw właściwą częstotliwość w swoim nadajniku. A usłyszy cię cały świat. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia, Troy. Piękna pogoda. Chyba znalazłem. Któregoś razu wyląduję na worku zardzewiałych noży bez dwóch zdań. Savvy, jesteś tam? Tak, ziom. Jesteś cały? Jestem na powierzchni. Nadal w jednym kawałku. Dobra, to posłuchaj. Potrzebujesz karty dostępu do rozdzielni. Inaczej antena nie będzie mieć prądu. Dobra, gdzie znajdę tę kartę? Musisz przeszukać kontenery. Na pewno będzie w którymś. Mam przeszukać to miejsce? Więc tej karty może to nawet nie być? Nie, nie, ona na pewno tam jest, stary. Tylko gdy poprzedni facio, który próbował to zrobić, dotarł do jednego z kontenerów, kontakt się urwał. Cholera! Mam! Savvy, znalazłem kartę! Bomba! Teraz zasuwaj do rozdzielni. Jest blisko masztu anteny, wewnątrz ogrodzenia. Użyj karty, aby wejść do środka. Jestem w środku! Dobra, bosko! Włącz transformator. Zrobione. Superaśnie. Teraz znajdź panel sterowania u podstawy masztu i włącz antenę. Nie.
wzmacniacz. Wtedy każde radio w promieniu 100 metrów zaświeci jak pieprzona atomówka. Jasne. Leć na szczyt. Bułka z masłem. Oczywiście przestało padać dopiero teraz. Czy ktoś mnie słyszy? Mam ważną wiadomość. Nazywam się Kyle Crane i nadaję z miasta Haran ze strefy kwarantanny. Pułkownik Tanner i Ministerstwo Obrony kłamią. W mieście wciąż są żywi, zdrowi ludzie. Chcą zbombardować Haran, ale jeśli te bomby spadną, wiedzcie, że Tanner i Ministerstwo to banda ziemnokrwistych morderców. O cholera, w strefie kwarantanny został ktoś żywy? Hej, słyszysz mnie? Mnie? Tu? Było blisko. Crane? Czy to ty? Słyszysz nas? Czego kurwa chcecie? Chcemy dać ci szansę na opuszczenie tego strasznego miejsca. Tak? A niby z jakiej paki? Nie dowiedziałem się, kto miał ten zastrany plik. Nie musicie mi płacić honorarium. Wszystko zostało zapomniane, Kyle. Miejmy to już za sobą. Musisz tylko zabrać ze sobą badania doktora Zira, a my przyślemy po ciebie ładny, bezpieczny helikopter. Dobrze wiem, co było w tym pliku. Chcieliście przerobić wirusa na broń biologiczną. Crane! O mój Boże! Potrzebujecie tego leku, żeby poprawić swój PR! To wasz jedyny ratunek! Przekonać wszystkich, że cały czas szukaliście lekarstwa! To insynuacje, Crane. Zdobądź wyniki badań, a wszystko będzie w porządku. Chcecie wyników badań? Czekajcie na mój sygnał. Savi, jesteś tam? Zainstalowałem wzmacniacz. Czadowo, Crane! Teraz zjedź po linie. Tunel, o którym mówiłem, jest blisko drugiego zaczepu. Kurwa, nie, nie, nie! Doktorze Camden, tu Kyle Crane, słychać mnie? Słyszę pana. Czy udaje się pan teraz do mnie? Jestem zwarty i gotowy, potrzebuję tylko próbek. Właśnie je panu niosę, doktorze. Tylko proszę pamiętać, że utknąłem w środku mniej więcej 1000 zombie. Rozumiem. Będę niebawem. Doskonale. Nigdzie się nie wybieram. Co to? Co? Nie skończyliśmy jeszcze! Pan musi być Crane. Widzę pana przez kamery monitoringu i mogę mówić do pana przez interkom. To ja. Nazywam się Crane. Niech pan zjedzie windą na najniższe piętro. Jasne. Crane, jak miło uścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, chwila, już moment. Dobrze, teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. To co pan do mnie mówił? Hej, to on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą.
Próbki są wciąż dobre, doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze. I dziękuję. Skontaktuję się. Troy, przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z GRE. A co masz zamiar im powiedzieć? Wszystko. Do zobaczenia później, Troy. To Crane, odbiór. Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? Raiz, gdzie jesteś? Tam, gdzie powinienem być, na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu. Entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Liczyłem na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Crane, chodź tu. Staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, robicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij. Nie masz żadnej wojny. Jest tylko twój posrany punkt widzenia. Idź do diabła. O, nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z GRE. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkodę, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. Ty pieprznięty skurwysynu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź i znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. Cholera, co do diabła? Wiedziałem, że się nie oprzesz pokusie. Zamknij się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać. Co? Wysłuchać mnie? Co za wspaniały pomysł. Yeah.
Imponujące entree. Może jesteś jednak królem. Królem błota. Crane. Rice przewidział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurna dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Rice zdradził nas wszystkich. Idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie tędy. Zaminowaliśmy doszczętnie. Dwa piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się da. Potem możesz wrócić. I oto znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? Jesteś trupem. Proszę, Crane. Nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyć zależy od zawartości tego dysku? Setki? Tysiące? A może miliardy? Jednego masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Pokażę ci je, Crane. Będziesz cierpiał razem ze mną. Tak. No chodź. Nie stawię oporu. Nie możesz się oprzeć. Jak zabiłeś Tahira. Zrób to! Pierdol się, złamasie! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza. Resztę swojego żałosnego życia spędzisz, wyjąc się w agonii. Nie możesz. Nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną? Boże, czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? Masz!
co powiesz na taką decyzję, dupko? Przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu. W mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek, jasne? Crane, do cholery, czemu obchodzicie, co stanie się z tymi ludźmi? To nie twoje miasto. To tylko zlecenie. Nie, już od dawna nie. Odezwę się, jak zdecyduję, co zrobić. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Wyniki są, nie bójmy się tego słowa, fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan dane z Ira, będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Co robić? Dostać się do najbliższego schronienia i czekać do świtu. Dobranoc i powodzenia.